Tak jak ja nie jestem człowiekiem, tak też żadna postać z filmowej adaptacji nie ukazuje rzeczywistego wyglądu prawdziwych postaci biblijnych. A szczególnie proszę pamiętać o tym, że Chrystusa grają aktorzy i może ich wygląd być zupełnie inny od oryginału. Nasza opowieść dotyczy kilku wydarzeń, które rozegrały się przed śmiercią Syna Bożego. Ja jestem krzewem winnym, a ojciec mój tym, który uprawia winnicę. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc jeszcze obfitszy. Nauka, którą wam przekazałem, oczyściła was. Wytrwajcie więc we mnie. To i ja będę trwał w was. Latorośl nie wszczepiona we winny krzew nie może sama przynosić owocu. Tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Jam krzew winny. Wy, latorośle. Kto trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity, bo beze mnie nic nie uczynicie. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak latorośle. Uschniętą zbiera się, wrzuca do ognia i płonie. Gdy we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się. To, że przyniesiecie wiele owocu i będziecie moimi uczniami, przysporzy chwały mojemu Ojcu. Miłuję was, tak jak Ojciec mnie umiłował. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, jak ja zachowałem przykazania Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była we was i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie. Miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Wtedy też Ojciec da wam wszystko, o cokolwiek poprosicie. W imię moje przykazuję wam. Miłujcie się wzajem. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście należeli do świata, świat miłowałby was jako swoją własność. Ale ponieważ nie należycie do świata, bo ja was sobie wybrałem, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Ojciec w imię moje da wam, o co go poprosicie. Do tej pory o nic go nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie. Aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy nie będę wam mówił w przypowieściach, ale otwarcie oznajmię wam o Ojcu. Wtedy będziecie prosić w imię moje. Nie mówię, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje. Bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znów opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie, teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Teraz wierzycie? Nadchodzi godzina, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę. Zostawicie mnie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. Ojcze, nadeszła godzina.
Otocz syna chwału. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś. A teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Za nimi proszę. Nie za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo do Ciebie należą. Co moje jest Twoje, a co Twoje jest moje. W nich zostałem otoczony chwałą. Ja idę do Ciebie. Już nie jestem na świecie, ale oni jeszcze są. Ojcze Święty, zachowaj ich, proszę, w imię Twoje, które mi dałeś, aby stanowili jedno, jak my stanowimy jedno. Dopóki z nimi byłem, strzegłem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także Judasz, który go wydał, znał to miejsce. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. Jezus z Nazaretu. Był z nimi Judasz, który go wydał. Ja jestem. Cofnęli się i upadli na ziemię. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie im odejść. Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Słudze było na imię Malchos. Schowaj swój miecz do pochwy! Czyż nie miałbym wypić kielicha, który mi podał mój ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi...